na ten dzień czekaliśmy 800 dni na to, żeby premiera filmu Powstanie z 1863 zagościła na polskich ekranach. W naszej produkcji pojawiają się wybitni polscy aktorzy, tacy jak Sebastian Fabiański, Cezary Pazura, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbryski, Marcin Kwaśny, Mariusz Drężek, Ewa Szekulska, Karolina Szymczak. To tylko wierzchołek artystycznej góry lodowej, która nas czeka po obejrzeniu tego filmu. Historie o takich ludziach jak ksiądz generał Stanisław Brzuska po prostu są po prostu potrzebne i dla takich historii jest stworzona kinematografia. To jest taki temat wieczny, bo to jest coś wpisane w naszą historię. Myśmy raz stracili niepodległość i zawsze to wiemy, że to nam grozi, więc o tym warto pamiętać. Gdyby nie te wszystkie powstania, gdyby nie to, że tak bardzo walczyliśmy o wolność, to nigdy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili. Ja gram Antoninę Konarzewską w filmie, która jest łączniczką, ale również potrafi świetnie operować bronią. Były kobiety, które sięgały po broń, były kobiety, które przebierały się za mężczyzn i walczyły na polu bitwy. Pochodzimy z Podlasia, stricte z tych regionów, na których te powstanie przebiegało. Odtwarzamy sylwetki 4. Pułku Noworosyjskich Dragonów. Najbardziej porusza ta potrzeba opowiedzenia tego, to bohaterstwo, to poświęcenie tych powstańców w tym błocie, w ciężkich warunkach partyzanckiej wojny. To przede wszystkim dobra promocja naszego regionu, te walory artystyczne, te walory środowiskowe, piękne tereny, ale też żywa lekcja historii, bo ksiądz Brzuska był taki trochę w mojej ocenie zapomnianym bohaterem, o którym teraz w tym filmie możemy głośno powiedzieć, którego możemy się szczycić, też uczyć młode pokolenie tego, jakim był też wspaniałym patriotą. Będziesz się dzielił po polsku opłatkiem! Chciałem pokazać bezzasadność, brak moralności tego wroga, którego wtedy miała Polska, a teraz ma Ukraina. Major Захар Степанович Манюкин! Вы знаете, как меня тут называют? Кат Подлася. Те зло, które od Rosji nasze kraje, i Polska, i Ukraina, cierpiali ciągle, bez przerwy. Historia pokazuje, że to nie poszło próżno. 60 lat później od tamtych wydarzeń inspiracja od takich czynów była na tyle potężna, że Polska w tym 20 roku zdobyła to, za co oddał życie Stanisław Brzoska i ludzie podobne do niego. Cudno dwie słowa. Franciszek Wilczyński jest postacią historyczną. Rzeczywiście był taki człowiek, był zawsze blisko niego, był jego adiutantem, był mieszkańcem tych okolic i ruszył do walki z Brzuską, tak jest oryginalnie. Natomiast mój Wilczyński, jakby dodaliśmy tutaj troszkę dramaturgii. Zrobiliśmy Wilczyńskiego awanturnika, takiego poszukiwacza przygód. Grał rolę Lachowicza. To jest postać, która jest bliska księdzu Brzusce i staje w jego obronie, oddając za niego życie. Olbrzymie wyzwanie jest film o takim ciężarze gatunkowym z taką obsadą, żeby przeprowadzić, ale miał na szczęście, dobrał sobie świetnych twórców, bo Bartek Cierlica, genialne zdjęcia. Generalnie chciałem, żeby ta historia była dość taka brudna i naturalistyczna w wielu sytuacjach, żeby pokazać trochę więcej te realia związane z powstaniem styczniowym, z jakimś brudem wielodniowym, siedzeniem w lesie, żeby to było takie raczej chłodne, stalowe, zdesaturowane. Tomasz Krzemieniecki, kaskader, który pracował z Tomem Cruise'em przy Mission Impossible, który był odpowiedzialny za sceny walki, więc ja się czułem tutaj bardzo zaopiekowany też z jego strony. Z pomocą przyszło nam wielu wspaniałych twórców, gdyż mamy konsultantów historycznych, konsultantów naukowych, pedagogicznych w osobach Krzysztofa Zanussiego, Darka Gajewskiego, Maćka Pieprzycy, również Filipa Bajona, a nawet i samego Jerzego Hoffmana. I myślę, że te wszystkie persony w połączeniu z doskonałymi aktorami, twórcami, szefami pionów spowodowały to, że dostałem takiej odwagi do tego, żeby podjąć rękawice, aby zawalczyć o realizację filmu Powstanie z 1863. To jest bardzo uniwersalny film dla nas Polaków, ponieważ pokazuje to, że łączy nas chyba właśnie ten gen takiej solidarności w momencie największej próby. My mamy czasem tę polaryzację,
ale kiedy potrzebujemy się zmobilizować w jakimś momencie takim przełomowym, to potrafimy to zrobić i stajemy w obronie tej swojej polskości, tej swojej wartości. Scenariusz tego filmu nie powstałby też bez wielkiej pomocy Jarosława Szody, który pomógł mi, aby ten scenariusz spiąć. Bardzo mu za to dziękuję. Genialny film, wreszcie coś nowego w polskiej kinematografii. Piękne obrazki, super nagłośnienie, super kostiumy, świetna gra aktorska. Po prostu takich filmów więcej powinno być. Tak naprawdę dla mnie ten film jest duchowy. Ja ten film traktuję duchowo. Anioła dążnej ścieznąć. Mam jeszcze serce i rozum, a tego nikt nam nie zabierze.